jak widzicie, jesteśmy teraz na stoisku świątecznym Yankee Candle i mamy nowości, zobaczcie, w takich fajnych pojemnościach, 552 gramy z trzema albo z dwoma knotami świeczuszki z Yankee Candle. Od razu wam powiem, ten zapach po prostu jest miazga. O, przepiękny, przepiękny, bardzo mi się podoba. Tak to wygląda i są właśnie też takie małe pojemności, jak widzicie. Wszystko wyprzedane, ale właśnie tutaj jest taka chyba najmniejsza i one są po 7,99, czyli 8 funtów. Patrzcie, Oli se kupiła buty, te wybrała. Dajcie znać, jak wam się podobają. Zadowolona jesteś? Tak, jestem zadowolona. Tutaj mamy opisik. Natural Extracts. Powiem wam, że bardzo, bardzo ładny zapach. Chyba z tych wszystkich tutaj to najładniejszy. Czyli właśnie ten Sweet Frosting. Dokładnie ten. Polecam. Polecam i to jest mniej więcej coś podobnego do Vanilla Cupcake. Bardzo podobna nuta. Jak widzicie, pełno promocji. Ale ja teraz świeczuszek nie będę palić. Zobaczcie, jak wypustoszały półki. Tutaj też właśnie jeszcze chciałam wam pokazać. Czekaj. Nowości od Real Techniques, mamy takie fajne zestawy, 35 funtów prezentowa taka wersja. Tutaj mamy jajeczko, tutaj mamy pędzelki, chyba 3. O, szkoda, że tego właśnie pędzelka nie ma, bo bym go kupiła, gdyby był oddzielnie. Patrz Oli, ten pędzelek chciałam, jakby był oddzielnie, zobacz. Ten jakby był oddzielnie, bym go wzięła. Ten, do bronzera. Bardzo fajny zestaw, na prezent, naprawdę super. I jeszcze takie malutkie też są. Oli straszy. Oli chce iść do Subwaya. Zobaczymy. Także powolutku będziemy wychodzić. Ale powiem wam, że masakra, jestem w szoku, bo pełno już rzeczy, zobaczcie, świątecznych. Pełno po prostu. Pełno rzeczy świątecznych. Promocje i nie promocje, i promocje. Miałem się kupić maszynki, ale no będziemy jeszcze w Superdragu, to kupimy maszynki. Chodź, idziemy powoli do wyjścia. Tu jeszcze patrzę tylko, czy coś, bo czasami są takie, o właśnie tam, widzicie? Kilka produktów, ale akurat nie ma nic z nowości. Ale za to z nowości przechwyciłam, o tutaj jest taka fajna szafa. Ale z nowości przechwyciłam, słuchajcie, z nowości przechwyciłam... Co przechwyciłam z nowości? Clarins, ten Illusion coś tam, ten nowy taki podkład. Teraz będziemy zmierzać do Superdraga i będziemy z powrotem zaraz wracać. Co to było w ogóle? Nie, przyszliśmy stamtąd. Chodź do Superdraga. No to tam właśnie będziemy wracać. Teraz idziemy właśnie do szybko do Superdraga i z Superdraga będziemy lecieć też szybciutko zaraz już do Primarka, ponieważ tam właśnie czeka na nas Krzysztof. Ta-da! Już wam pokazuję. No chodź szybciutko! Double Hate Smith, Monson, czy jak to się zwie, Top Shop. Bardzo fajny, bardzo wystarczający shopping center, naprawdę. No ale ja mam ochotę iść właśnie do Superdraga, także tam zobaczymy. Tu sklepik jego w ogóle nie znam. Goodbye Edinburgh. Nie wiem dlaczego goodbye. Czyżby go zamknęli? Tu chyba zamknęli sklep jakiś. Taki był. Tutaj mamy outfit Dorothy Perkins. Ceny, obniżki, Top Shop, Miss Selfridge. Także też fajny. Tu masz Sport Direct. Nie wiem. Mówię ci, bo chciałaś też buty. A my idziemy, tu mamy Nexta, idziemy do Superdraga, a z Superdraga pójdziemy po kanapki chyba, albo jeszcze do Primarka. Bo tam właśnie czeka Krzysztof, o tam daleko. A my jeszcze idziemy tu. Tu, gdzieś jest Superdrag. Także odezwę się do was, jak już będę w środku. I jak oczywiście będzie coś do pokazania. No i jesteśmy już w Superdragu, zaczynamy. Mamy Rimmela. Po kolei mamy moje ulubione mgiełki. Chyba nawet bym przechwyciła sobie. Przechwycam, to jest moja jedna z ulubionych. Czekajcie, bo mi się przekręca. Przekręca mi się. Tutaj mamy Maybelline. O właśnie, może w sumie weźmiemy koszyczek. W razie czego, żebym potem nie biegała. Tu mamy pierwsze stoisko. I mamy Maybelline. Oli tam już na czymś polecała.
i mnie będzie tutaj specjalnie denerwować chyba. No dobra, patrzymy. L'Oreal, Bourjois. Ale tu na razie nie widzę nic, co chciałam. Tu są właśnie tylko te fajne, ale to są róże, ja różów nie używam. Revlon, Gauche i są czekoladki. Są czekoladki. Co autostock? A to tylko te, ale ja chciałam ogólnie zobaczyć, co jest. No ale jest stoisko, więc zaraz już pokukam. Tam jeszcze jest obok Revolution i tu jeszcze jest Collection. No, ładne. Coś mi się tu podobało. Jedno zamówiłam online, to wam od razu mówię. Jakąś nowość z tej serii. Z tej serii, ale zupełnie inaczej się nazywała. Ale jest nowością, więc widzę, że nie ma jeszcze tych nowych nowości. Zaraz przyjrzę się tym tutaj na dole jeszcze i się do was odezwę. No i słuchajcie, musiałam wam to nagrać. Patrzcie, to jest prawie na cały wyświetlacz. Takie czekoladki to jeszcze chyba nie widzieliście, co? A pokażę sobie daleko, bo nie widzę. Zobaczcie, wam pokażę, jak to na półce wygląda. Taka czekolada! Bardzo fajny, okay. Fajna opcja na prezent. Zobaczcie, jak Oliwia to złapie. Masakra! 80 funtów. Tak Oliwia wygląda z tą czekoladką. No po prostu miazga, nie? I zobaczcie, w środku pokaż, co jest. W środku otwórz. W środku są takie rzeczy fajne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. A ile kosztuje jedna? Normalna. Tutaj chyba nawet jest. Niby wartość jest 100 funtów. Ciekawe są, 6 razy Makeup Pigment Palette, 2 razy Face Palette i 3 razy Lip Glosses. Także taka czekolada. Ja bym nie kupiła żadnej. Ale fajne. Jakbym takie coś dostała na urodziny, to bym się cieszyła. Bardzo fajna opcja za 18 funtów. Słuchajcie, Sofix Party i Totally Sofix Kit. Bardzo fajna rzecz. 18 funtów. Czekajcie, aż muszę zobaczyć. Kurczę, tu jest chyba tylko. Mamy tu 3 pędzelki i paletkę. Ale co to jest za paletka? To jest jakaś całkowicie inna paletka. Zobaczcie, ja jej nie widziałam. Tu jest taka opcja, ta też mi się podoba. Tu mamy też wszystko, cały zestaw. Fajna kolorystyka, ale to ciężkie są też. A, to już w ogóle jest ciężkie. Stóweczkę to coś. Ciężkie i też duże. Zobaczcie na Oliwia, zobaczcie na to pudło. Bardzo duże. Super. No to takie, tu jest wszystko wypisane. Handy pan walił jest. No, masakra. I tutaj mamy jeszcze Sofix też, zestaw. I w tym zestawie mamy tutaj 3 błyszczyki, paletkę jakąś, ale właśnie dziwię się tylko, bo nie wiem, co to za paletki są w środku. Ja nie znam, widzisz, ta paletka, ta i ta, to są w ogóle jakby nie Sofix, tak jakby tylko, nie właśnie, Pigment Palette, Contour Palette i Lip Gloss Trio. Tak jakby tylko chyba dopasowane, bo ja nie widziałam Sofix tej paletki, bo to wszystko jest Sofix, czyli tej youtuberki. Fajna sprawa, 3 dyszki. No i oczywiście te tutaj standardowe. Oli, zobacz, jaki ten wielki. Patrzcie, jaka paleta rozświetlaczy i bronzerów. O, tam też położyli nowości, schowali. Właśnie zakupiłam, patrz, jakie wielkie. Tutaj z Elfa, też fajne na prezent. Tu fajna rzecz do konturowania, widzę. Over the Glow z Elfa. O, tu Oli też przechwyciła, też fajne. Też fajne rzeczy, do brwi różne. Cały zestaw taki do brwi. Naprawdę fajne rzeczy, jeżeli chodzi o prezenty. Za 16 funtów jest taki fajny stojaczek i 3 dychy lusterko. Podświetlane lusterko, widziałaś? Fajne. I ten stojaczek. I tu jeszcze po 8. O, Real Technique za 16. Tu też jakiś zestaw jest, zobaczcie. Taki. Limitowana edycja Party Eye and Flawless Finish. Z kosmetyczką. Beauty Blender do oczu, do twarzy, pędzelki, 30 funtów, tu coś poszło, nie dziwię się, że idą te rzeczy, bo są naprawdę ciekawe i tu wam właśnie jeszcze tylko pokażę, Oli mi tutaj pokazał, a to jest coś, co to jest? A to jest jeszcze coś innego, a czemu ona taka wybielona? Widzisz, to taka jasna, a to jest taka fioletowa, a to jest to samo. Nie tak, to tak nie idzie. O, płodzie. Nic nie widać. Teraz albo jedzie z nich od niej.